No i co do tego, że ja niczego nie obiecuję, pan zauważył. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale mnie boli to, że w zakresie prawa funkcjonującego rozwiązanie jest takim, jak czego się boi. To znaczy ja myślę, że takie oświadczenie ze strony starostwa i KGHM-u to jest oświadczenie takim bardzo społecznym i myślę, że opublikowanie tego spowoduje, że stanowisko, po którym się podpiszą, będą musieli je trzymać. Powinni. Powinni, że najpierw powinni o pacjentów, bo powinni. Tylko co z tymi... Tak, bo jedyny publiczny szpital przekształca się w spółkę i co będzie z tymi pacjentami, jak się limit skończy z Narodowego Funduszu, bo jak wiemy, nigdy nie jest wystarczający do leczenia do końca roku. Co będzie z tymi pacjentami, bo w zagrożeniu życia, tak, będą przyjmowani, a w innych sytuacjach, to co? Ja to dokładnie tak, ja odbyłam właśnie wypadkowi i teraz mam problem, leczę się i chodzę do lekarza pierwszego kontaktu, trzeci dzień, żeby się dostać. Do lekarza pierwszego kontaktu, a gdzie są specjaliści, tam już w ogóle jest problem się dostać. Do ortopedy, żeby się zarejestrować, to trzeba 4 rano stać. A co będzie później? Satyrycy żartują, że to jest lekarz ostatniego kontaktu. Nie ustawić, czekać na śmierć. Nikt z nami nie rozmawia. W naszym mieście po prostu jest bezprawie. Każdy sobie robi, co sam sobie używa. Jest grupa trzymająca władzę i oni rządzą. A co my? My ich wybraliśmy, my im zaufaliśmy. Dostaliśmy w tym momencie oszukani. Ja czuję się po prostu pokrzywdzona. Nie ma znikąd żadnej pomocy. Nikt nam po prostu nie pomaga. Z tego miasta mamy 3 posłów i żaden poseł nam nie pomógł. Żaden. No to jak można im zaufać? A czy jakiej pomocy pani oczekuje? W tym momencie, jak sprzedawali nasz szpital. Tak. Ale jak szpital już jest sprzedany? Nie. Ale to już jest sprzedany. Zarząd powiatu podjął uchwałę o likwidacji zespołu zdrowotnej. Już teraz się rozpoczęła 1 lipca. Nie czekano na ustawę zdrowotną, która wchodziła 1 lipca. Uchwała została podjęta 15 czerwca. Tak, nie czekano, żeby to przejść płynnie, bez żadnych drastycznych sytuacji, gdzie audyt wykazał 140 osób do zwolnienia. I obiecywano nam, że nie będzie tych osób zwolnionych. Po korektach ta liczba teraz wynosi około, bo myślę, chyba 80 osób, które stracą pracę. Powstanie spółka prawa handlowego już powstała, regionalne centrum zdrowia. Działalność medyczna ZOZ kończy się 30 września. Od 1 października działalność zostanie przeniesiona do tego regionalnego centrum zdrowia, gdzie nie wszyscy pracownicy dostaną pracę. Boimy się o to, tak jak pani powiedziała i koleżanka, że publiczny szpital przyjmował pacjentów, bo u nas niższe są też niepubliczne zespoły, które za koniec miesiąca nie przyjmowały, bo wiadomo, spółka musi znosić zyski, a nie ponosić straty. Państwowy szpital, prawda, musi pacjenta przyjąć, a my dzisiaj się boimy, że kto będzie miał pieniądze, dostanie się do lekarza, kto nie będzie miał podpłatę. I my się cofamy, medycyna idzie do przodu bardzo, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to jeśli chodzi o dostęp pacjenta, się utrudnia i się ogranicza. I nie wiem, zamiast szukać problemu, znaczy wyjścia z sytuacji, tak, jakiegoś wyjścia z sytuacji w tym Sejmie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to się przerzuciło problemy na starostwa, organy założycielskie, a te przerzuciły na szukania pieniędzy w naszych kieszeniach. Fundusz ogranicza, coraz większe limity wprowadza, oszczędza. Przecież w tej chwili rany się nie leczą szybciej jak kiedyś. Procesy zachodzą tak samo. Także jest ogromna obawa tutaj o dostęp do służby zdrowia, jeżeli będą same prywatne podmioty. W państwach Europy są ich jednostki prywatne i państwowe, a w naszym mieście będą wszystkie prywatne. Nie będzie żadnej państwowej. I tu jest ta tragedia, gdzie się nie rozmawia o tym, mało tego. Społeczeństwo nie wie o tym. Nie wie, bo nie ma żadnych informacji w tym temacie. Proszę z jednego procenta. Średnia na jednego pracującego to jest 7 zł. Średnia. A społeczeństwo lubińskie jest bardzo bogate. Jest pierwszy albo drugie u góry. I to jest drogi grosz, a ci bogaci widzą, że się wszystko kupią. Więc interes jest o tak.
kombinat pracuje na zupełnie innych zasadach. MCZ jest, mimo że to jest placówka też spółka taka, ale oni mają krowę dojną, czyli centralę kombinatu. To jest zupełnie inna instytucja. Także jeżeli pani poseł się zechce głębić w to, to trzeba od razu na starcie z pewnym takim jak dojeżdżać. To nie jest na zasadzie równie społecznej, tak jak powiedzcie, jak jest w naszym jednym kraju. I teraz, jak to, ten nasz ZOS jest biedny w stosunku do MCZ, jeżeli chodzi o wyposażenie, o zatrudnienie, o coś tam. Oni sobie kupili kadrę tam, to są nie inne zasady. Także tu w naszym przepisie jest naprawdę, to jest, a zwłaszcza w tej służbie zdrowia. Teraz jak się to zacznie, bo my nie wiemy jeszcze, tak to pani tutaj mówi, co nas czeka. Trzeba być zdrowym, ale jak się nie zdrowym. Ale radni przegłosowali. My braliśmy udział i na Radzie Sprawy przegłosowali wszyscy. Pan też. No ja też, to taka jest opcja polityczna. My byliśmy przeciwni. Nasze centrale związkowe zaopiniowały negatywnie. Wszystkie. I zasadnienie było na trzy strony. Dlaczego tak się źle dzieje? Ale ty nikt się nie przejął. Radni przegłosowali wszyscy. Nawet nikt się dla przyzwoitości nie wstrzymał. I nawet nie wiedzą, co ci radni zafundowali społeczeństwu, tak, dając pierwszy krok do prywatnej służby, do dopłacenia za wszystko, bo tak będzie. Przestaję się pocałam do Cię, pocałam do Rady. My jako związki walczyliśmy i nie mieliśmy pomocy z nikąd. Opinia jest taka dla ludu i dla nas, że będzie. Jak nie głosować za taką pomoc? Ale nie będzie lepiej, tylko tyle. Nie, dlaczego będzie? Nie, bez uzasadnienia. Lepiej. No ale bez tego kroku nic nie zrobimy. Lepiej dla sporo. Lepiej dla sporo. Problem. Nie dla pacjenta. Mogę tylko powiedzieć na temat prywatyzacji, które były przeprowadzone. Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze przeprowadzało proces prywatyzacji szpitala powiatowego w Kowarach. Organem założycielskim jest Jelenia Góra. Szukało firmy zewnętrznej, która by zainwestowała i która by weszła ewentualnie w ten szpital. Znalazło się MC Euromedica. To taka popularna nazwa, znana firma. I MC weszło z udziałem najpierw tam mniejszościowy, później dokupowali udziały. Na dzisiaj mają 91 albo 2%, ponad 90% udziałów. I muszę Państwu powiedzieć, tam pani Wiesława Gajewska jest szefową tego szpitala i szpital funkcjonuje na plusie. Naprawdę funkcjonuje na plusie. W tej chwili, ale EMC zainwestowało na dzisiaj ogromne pieniądze w ten obiekt. Jest to taki pałac jak w Schwarzwaldzie. Zrobili dach, zrobili teraz okna wszystkie, zaczynają remonty poszczególnych sal. Zainwestowali tam już około 7 milionów złotych w ten obiekt i widać, że inwestują dalej. Czy dalej będą utrzymywali tą działalność medyczną? Trudno mi jest powiedzieć. Na razie wszystko wskazuje, że tak i inwestują kolejne pieniądze. A przede wszystkim zostały miejsca pracy. Szpital nie został zlikwidowany w sensie takim, że oczywiście były jakieś tam ruchy kadrowe, w sensie takim, że jeżeli ktoś nabył uprawnień emerytalnych, no to rozstawano się z nim, no bo to jest normalne. Natomiast co ciekawe, szpital nie zmienił profilu, rozwija profil, ale temu szpitalowi pomogła prywatyzacja. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że mogą świadczyć komercyjne, czego jako państwowa jednostka nie mogli świadczyć. I mimo, że Kowary i okolice to jest bardzo biedna część naszego województwa, ściągnęli fantastycznych okulistów i robią płatne zabiegi okulistyczne, mają dość dobrze wyposażony blok operacyjny i robią, wynajęli blok operacyjny, część oddziału i robią ładne zabiegi okulistyczne. Dzięki temu zaczęli się bilansować. Za ubiegły rok też skończyli niedużym zyskiem, ale tam 100 czy 150 zysków netto mieli. Z tym, że no niestety trzeba przyznać, że kosztem pracowników, w sensie tak,
płace nie są wysokie. No dlatego widzi pani, Sida przynosi zysk. Znaczy bilansuje się, bo to na tej zasadzie. Ale przecież tak to jest tak, przyjeżdżają pewnie inni, bo ale nie, nie, wszystkie działalności, które były, zostały utrzymane i wszystkie są. Ja mówię w tym, że dodatkową działalność poza funduszową i poza tym, co było, uruchomili. Tam nigdy nie było okulistyki i nigdy nie było tradycji okulistycznych. Zawsze był kierunek, w okolicy jest Szpital Wysoka Łąka, czyli pulmonologia, czyli drugi gruźlica. Natomiast na dole szpital miał te czteroprofilowe oddziały i one wszystkie zostały utrzymane, plus mocno rozwijają w tej chwili ginekologię, mają doskonałych tam ginekologów, położników, jak i operatorów. I uruchomili dodatkową działalność, której tam nie było. No a przede wszystkim, no pani prezes się chce, no bo uruchomiła też działalność rehabilitacyjną, której też nie było tradycji, a rehabilitacja jest. Jest pełno standardowa, no taka bardzo, bardzo fajna. Także dlatego o tym mówię, żebyście państwo wiedzieli, to jest przykład pozytywny. Bardzo pozytywnym przykładem jest szpital w Kamiennej Górze. No tam to już jest cacko. No ja już nie mówię poza zakresem naszego województwa, ale to rozwiązanie również jest pozytywne. Tak przyznam szczerze, szukam negatywnego przykładu prywatyzacji, ale nie mam w tej chwili z naszego województwa, chociaż mam z zewnątrz, że